Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie i zarazem w pierwszym w 2023 roku. Także witam was serdecznie już w tym nowym roku. A jeżeli mamy nowy rok, to przyszła pora, aby porozmawiać o książkach, które w tym roku się ukażą. Dlatego tutaj omówię wam kilka nadchodzących premier, na które ja osobiście bardzo mocno czekam. I pokrótce opowiem wam dlaczego. Więc oczywiście nie będą to wszystkie premiery z tego roku. Będę się opierać głównie na tym, co już wydawnictwa troszeczkę nam zapowiedziały, no ale oczywiście jest to tylko pewna część tych zapowiedzi, na które ja czekam, bo część książek może ukazać się dopiero pod sam koniec roku, więc na razie omówimy sobie te książki, które w najbliższym czasie się u nas pojawią, a jest o czym opowiadać. Ja oczywiście też nie będę tutaj poruszać każdej premiery od każdego wydawnictwa, bo tak naprawdę moglibyśmy tutaj siedzieć z ładnych parę godzin, już patrząc po tym wszystkim, co gdzieniegdzie wydawnictwa zapowiedziały. Ja się tutaj raczej skupię, tak jak powiedziałem, na tym, co mnie najbardziej interesuje. I tutaj mam obok siebie też laptopa, gdzie wypisałem sobie kilka premier. Także będę się tutaj wspomagać, więc jeżeli będę tutaj patrzeć na bok, to wybaczcie. No i co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy już przejść do tych premier. No i pierwszą książką w zasadzie na mojej liście jest zakończenie pewnej serii, na które ja trochę czekam, ale jeszcze tej serii nie zacząłem, co jest dziwne, bo mowa tutaj oczywiście o Cassandrze Clare i o trzecim tomie Ostatnich Godzin, czyli Chain of Thorns, czyli prawdopodobnie Łańcuch z Cierni. No słuchajcie, ja jeżeli chodzi o trylogię Ostatnich Godzin, to jeszcze do niej nie dotarłem, ale udało mi się dosłownie kilka chwil przed tym, zanim zacząłem to nagrywać ten film, udało mi się skończyć opowieści z Akademii Nocnych Łowców, także no ja cały czas idę w ten świat Nocnych Łowców, cały czas się wkręcam i naprawdę jest super. Jeżeli chodzi o opowieści z Akademii Nocnych Łowców, to oczywiście pewnie w rapapie wam opowiem co nieco więcej o tej książce. A jeżeli chodzi o same Ostatnie Godziny, to tak jak powiedziałem, ja ich jeszcze nie czytałem, ale mam oczywiście w planach. Na ten moment muszę jeszcze się zapoznać z Mrocznymi Intrygami, czyli z trylogią jeszcze przed. To znaczy inaczej, przed, jeżeli chodzi o czas wydawania, bo jeżeli chodzi o linię czasu w tym uniwersum Shadowhuntersów, to Ostatnie Godziny są pomiędzy Diabelskimi Maszynami a Darami Anioła, także teoretycznie chyba mógłbym je zacząć już czytać, nie jestem tutaj do końca pewien, ale ja jednak mimo wszystko wolę iść tym torem wydawniczym, czyli teraz w najbliższym czasie będę się mierzyć z Mrocznymi Intrygami. No a kiedy już, z tego co wiem, chyba Mac zapowiedział, że w marcu ma ukazać się Chain of Thorns, no wątpię, że uda mi się przeczytać to wszystko do marca, no bo jednak teraz przede mną już same takie ogromne książki, jeżeli chodzi o Claire, ale mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się to nadgonić, bo ja jestem totalnie najarany. I jeżeli jesteśmy już przy wydawnictwu Mac, to kolejna premiera, na którą też czekam i o której w sumie dowiedziałem się trochę przez TikToka, a dokładniej na TikToku u Megu. I to jest książka Jade City, czyli po polsku to będzie chyba Miasto Jadeitu od Fondy Lee. I to jest trochę taka fantastyka oparta o podobne motywy, co z tego co się nie mylę, w This Violent Lights, czyli mamy tutaj pewnego rodzaju jakieś takie mafijne układy. No a do tego dodajmy jeszcze właśnie elementy fantastyczne. I z tego co wiem, to jest seria. I ta seria za granicą zbiera ogromnie pozytywne opinie. I właśnie na TikToku u Megu dokładnie dowiedziałem się jeszcze w ubiegłym roku o tej serii i troszeczkę się zainteresowałem. No a później dowiedziałem się, że właśnie wydawnictwo Mac ma wydać to u nas w Polsce. Także na pewno się zakręcę też wokół tego tytułu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No bo może to być kolejna super seria do mojej kolekcji, także zobaczymy, jak to wyjdzie. No a skoro już tak krążymy wokół tego maga, to muszę też wspomnieć o dwóch książkach od Leigh Bardugo, które mają się ukazać w tym roku. I pierwszą z nich jest drugi tom 9 domu, czyli Hellbent, który chyba też ma ukazać się w marcu, jeżeli się nie mylę. No i jeżeli chodzi o moją relację z 9 domem, to doskonale wiecie, że ja tę historię lubię, ale nie ukrywam, że po czasie ona trochę mi gdzieś się zaciera. Więc prawdopodobnie będę musiał sobie zrobić reread. Tutaj zresztą mam przy sobie nawet pierwszy tom w wersji polskiej i w wersji oryginalnej. I tak jak mówię, no jeżeli chodzi o 9 dom, to ja doskonale pamiętam, jak ta historia się zakończyła. Pamiętam mniej więcej, o co w niej chodziło, ale już takich dokładnych szczegółów mogę nie przywołać. Także no wydaje mi się, że przed premierą zapoznam się jeszcze raz z pierwszym tomem, żeby sobie odświeżyć. I też zobaczymy, jak po czasie ta książka wypada, ale na pewno z tym drugim tomem też będę chciał się zmierzyć, bo z tego co wiem, to chyba ma być dylogia, o ile się nie mylę w tym momencie, o ile Bardugo czegoś tam jeszcze nie wymyśli. Ale tak jak mówię, no jestem ciekawy, jak te losy naszej głównej bohaterki Alex się dalej rozwiną, zważywszy na to, jak zakończył się 9 dom, a zakończył się całkiem nieźle i pamiętam, że to zakończenie jest jednym z lepszych elementów, jeżeli chodzi o całą tę historię. Także zobaczymy. A jeżeli chodzi o drugą książkę od Leigh Bardugo, to jest to książka z uniwersum Grishów. I mowa tutaj o komiksie, czyli The Demon in the Wood. I to jest historia Darklinga. Historia, którą my już mogliśmy poznać, jeżeli chodzi o opowiadanie na końcu trzeciego tomu trylogii Grisha, czyli Zniszczenie i Odnowa, ponieważ w tym wydaniu magowym jest tutaj właśnie dodatkowy tekst. Demon w lesie, opowiadanie z dzieciństwa, no w tym przypadku z Mrocza, ale wiadomo, że chodzi o Darklinga. Jakby umówmy się, że dalej ten Darkling tutaj występuje. Więc ja już jestem zaznajomiony z tą historią, bo czytałem trylogię Grisha przed premierą serialu, ale jestem bardzo ciekawy właśnie, jak to ma wyglądać w tej formie komiksowej i na pewno chętnie sobie odświeżę tę historię, bo ona mi się bardzo podobała. Zresztą ja też trylogię Grisha bardzo lubię, więc nie widzę przeszkód, żeby w jakiś sposób sobie do tego wrócić, zważywszy też na to, że ma być drugi sezon chyba pod koniec marca. Także no kurczę, korci mocno, żeby ten komiks wyszedł tak gdzieś w okolicy serialu i w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby marketingowo mógł to być tak rozegrane, bo to jest akurat całkiem niezły ruch. Ale oczywiście no, drugi sezon Shadow and Bone ma się skupiać na prawdopodobnie drugim tomie trylogii Grisha i już w pierwszym tomie Szóstki Wron. Także no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja naprawdę mega się nie mogę doczekać i mam nadzieję, że drugi sezon dorówna pierwszemu. Tak samo zresztą mam nadzieję, że ta komiksowa wersja Demon in the Wood będzie super, tak samo zresztą też jak i Hellbent. Dalej w premierach na ten rok mam tutaj zapisane The Final Gambit od Jennifer Lynn Barnes i to jest trzeci tom The Inheritance Game. I ja nie czytałem tej serii, ja to wam tylko nakreślam, że pojawi się ten trzeci tom w tym roku. Zapowiedziało to już wydawnictwo Maastricht na swoim Instagramie, chyba w trakcie świąt, w trakcie takiego ala kalendarza adwentowego. I specjalnie daję tę książkę tutaj, bo ja, jeżeli chodzi o cały czas mam problem z tym tytułem, The Inheritance Game. Ja na początku nie byłem przekonany, czy będę chciał sięgnąć po tę serię. I muszę przyznać, że po chwali zachwytów na szczególnie Instagramie, którą zauważyłem, coraz bardziej gdzieś rosła we mnie taka chęć, żeby sięgnąć po tę serię. Także wydaje mi się, że w tym roku będę chciał na pewno przeczytać ten pierwszy tom. Jeżeli mi się spodoba, no to też na pewno sięgnę po drugi i po trzeci. Bo to może być taka historia, która może mi trochę przypaść do gustu, ale zobaczymy oczywiście. Także trzymajcie kciuki i gdybyście chcieli zobaczyć jakiegoś reading vloga, jak mierzę się z tą serią, to oczywiście dawajcie znać. Albo też po prostu solową recenzję. Jak wolicie, tutaj macie pewną dyspozycyjność w komentarzach, także komentarze są wasze. Dalej mamy tutaj książkę Nasze puste przysięgi od Lexi Ryan i to jest książka, którą ma wydawać wydawnictwo Winidia i zresztą ta książka ma mieć swoją premierę, nawet nie wiem czy nie w przyszłym tygodniu. Nie, ona ma mieć chyba, wybaczcie, ona ma mieć chyba swoją premierę pod koniec stycznia. W każdym razie to jest historia, która w najprostszym założeniu łączy elementy z takich książek jak Dwory Sary J. Maas i The Cruel Prince od Holly Black. Ja czytałem obie te serie, więc no nie ukrywam, że gdzieś te motywy mnie interesują, bo ma być to, z tego co wiem, historia dwóch sióstr, z czego jedna ma być chyba porwana na dwór jednego z władców i ta druga siostra ma ją ratować, więc troszeczkę mi tutaj to trąci Dworami i Cruel Prince'em, jakby się tak nad tym zastanowić, bo mamy to też wszystko oczywiście okraszone tą stylistyką i tą, jakby to powiedzieć, no po prostu, że pojawiają się tutaj Fey, no a Fey są, mam wrażenie, głównie znane z serii u Mas, bo i w Szklanym Tronie, i w Dworach, i też w Księżycowym Mieście Fey się pojawiają, więc mam wrażenie, że jeżeli pojawia się w ogóle hasło Fey, to moja pierwsza taka myśl to jest Sarah J. Maas, więc to też nie bez powodu takie skojarzenie. No i na pewno będę chciał zobaczyć, jak to wypada, no bo o ile The Cruel Prince bardzo mi się podobał, z Dworami bywało różnie, bo te pierwsze tomy jeszcze były w miarę ok, później to troszeczkę zaczęło się wywalać, także zobaczymy, co tutaj Lexi Ryan poczyni i czy wprowadzi coś nowego w ten świat Fey, także ja akurat mam ogromną nadzieję, że tak będzie, także zobaczymy, więc tutaj też możecie się spodziewać mojej opinii. Dalej kolejna premiera, na którą też troszeczkę się czaję, czyli Iron Widow czyli w polskim tłumaczeniu będzie to chyba Żelazna Wdowa od Shiranjai Zhao. Wybaczcie, jeżeli tutaj kaleczę nazwisko, ale to jest, z tego co wiem, fantastyka w stylistyce chińskiej, a ja z językiem chińskim to tak na bakier, ja jak już to koreański ogarniam, chociaż mówię, że też nie do końca. Coś tam wiem, żeby nie było, ale mniejsza o to. To jest też premiera, na którą się czaję. I dokładnie tutaj nie wiem, kiedy ona ma się pojawić, ale mam nadzieję, że uda mi się co nieco Wam więcej o niej opowiedzieć, bo sam zarys fabularny właśnie tej stylistyki chińskiej troszeczkę mnie interesuje. Zresztą w ogóle stylistyka azjatycka bardzo mocno przypadła mi do gustu już po wielu książkach, które udało mi się nadrobić i w ubiegłym roku, i też wcześniej. Także o Iron Widow wydaje mi się, że też sobie co nieco porozmawiamy. Dalej jest drugi tom, na który mam wrażenie, że dużo osób czekało, bo jest to drugi tom Aristoteles i Dante, i to jest Aristoteles i Dante przepadają w toni życia. Ja oczywiście nie czytałem jeszcze pierwszego tomu, ja go mam u siebie, nawet tutaj jest na biurku, bo planuję go sobie teraz przeczytać właśnie przed premierą tego drugiego tomu, bo wiem, że masa osób uwielbia tę historię. Ja już pierwszy tom Arystotelesa i Dantego mam ładnych parę miesięcy na swojej biblioteczce i ja liczę, że uda mi się go przeczytać jeszcze w ubiegłym roku, ale niestety czas mnie prześcignął i nie udało mi się to. Ale obiecałem sobie, że właśnie na początku tego roku nadrobię tę książkę, żeby też, jeżeli mi się oczywiście spodoba, sięgnąć sobie już po drugi tom. Bo z tego co ja wiem i obserwowałem na Instagramie, to bardzo dużo osób ciągle pytało, że kiedy będzie ten drugi tom. No i wydawnictwo Winidia zapowiedziało, że będzie on mieć swoją premierę już w styczniu, także zakładam, że większość z Was się cieszy. Ja też jestem bardzo mile zaskoczony, bo jest to dla mnie dodatkowa motywacja, aby w końcu sięgnąć po ten pierwszy tom, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli jesteśmy przy Winidia i przy w ogóle wydawnictwu poznańskim, to z tego co się orientuję, to mają oni też wydać książkę House of Hollow od Crystal Sutherland. I słuchajcie, to jest książka, o której ja słyszałem już co nieco od dłuższego czasu, ale dopiero w ostatnim czasie troszeczkę tak można powiedzieć, że nadrobiłem, o czym jest ta historia, bo jest to trochę taki quasi-thriller, trochę horror i sam opis mnie zaintrygował. Ja sobie go tutaj specjalnie spisałem, więc go Wam tutaj przytoczę, bo wydaje mi się, że to może być coś też bardzo mocno dla mnie. No i jeżeli chodzi o zarys fabularny, Iris Hollow i jej dwie starsze siostry są niewątpliwie dziwne. Odkąd zniknęły na podmiejskiej ulicy w Szkocji jako dzieci, by miesiąc później wrócić, nie pamiętając, co się z nimi stało, patrząc na niesamowite wydarzenie, wydaje się podążać za nimi. Wybaczcie, ale tutaj coś mi przeskoczyło, jakieś powiadomienie, mniejsza, wracamy. Najpierw ich ciemne włosy stały się białe, potem ich niebieskie oczy powoli stały się czarne. Mają nienasycony apetyt, ale nigdy nie przybierają na wadze. Ludzie uważają je za niepokojąco odurzające, nieznośne, piękne i niewytłumaczalnie niebezpieczne. To jest oczywiście część opisu, nie przytaczałem tutaj całego, ale już sam ten zarys, ten krótki opis sugeruje, jaki tutaj będzie mieć klimat. I muszę przyznać, że kiedy już dowiedziałem się mniej więcej o co chodzi w House of Hollow, to znaczy w takim ogólnym rozrachunku, to naprawdę ciekawość tutaj zwyciężyła, więc nie wiem dokładnie, kiedy ma ukazać się u nas House of Hollow, ale mam nadzieję, że jak najszybciej i na pewno z wielką chęcią zapoznam się też z tą historią. Także jeżeli bylibyście ciekawi mojej opinii, to oczywiście dawajcie również znać. I teraz już przechodzimy od wydawnictwa Winidia do wydawnictwa Jaguar. No i pierwszą pozycją, którą sobie tutaj wypisałem, jest Solitaire od Alice Oseman, czyli kolejna powieść z, można powiedzieć, uniwersum Heartstoppera, ponieważ tym razem będziemy skupiać się na Tori, czyli na siostrze jednego z głównych bohaterów, czyli Charlie'ego. Tym razem będziemy mieć jej historię i z tego co wiem, to jest starsza książka od Alice Oseman. Także no, jestem ciekawy, jak ona wypadnie, bo też widziałem, że ona ma takie średnie oceny. Znaczy chyba na Lubimy Czytać to była ocena 6,5 na 10, ale mimo wszystko ja jestem ciekawy z tego względu, że ja Tori bardzo lubię. I mam takie w ogóle wrażenie, że Tori może być jedną z moich ulubionych bohaterek, jeżeli chodzi o Heartstoppera, ze względu na swój taki trochę dziwny charakter, taki bardziej wycofany, ale ja jakoś lubię takie postaci, także mnie to akurat nie przeszkadza. No i z tego, co tutaj mam też zanotowane z opisu, no to w życiu Tori ma pojawić się pewien chłopak, czyli Michael Holden. No i tutaj mają obudzić się w teorii pewne uczucia, ale z tego co wiem, to też nie ma być takie typowe love story, jak mamy na przykład w Heartstopperze. Także tutaj mnie ciekawi, jak Alice Oseman ogarnie tą historię i jak Tori, można powiedzieć, zareaguje na takie nowe uczucia, bo z tego co już mogliśmy ją poznać po różnych tomach Heartstoppera i też po nowelkach jak Nikki Charlie czy This Winter, no to ona nie jest taką szablonową bohaterką. I zobaczymy, jak wypadnie w swojej takiej, można powiedzieć, w swoim własnym kawałku historii. Także tutaj o Soldier na pewno też wam co nieco opowiem. No a jeżeli jesteśmy przy Jaguarze, to mam tutaj też dwie książki od Holly Black. I jedną z nich jest Stolen Heir, czyli można powiedzieć skradzione dziedzictwo. Nie wiem jeszcze, jak to będzie przetłumaczone u nas w Polsce. W każdym razie za granicą ukazała się ta książka, już chyba miała swoją premierę jakoś niedawno, albo dopiero co będzie mieć w tym miesiącu. W każdym razie jest to pewnego rodzaju kontynuacja, jeżeli chodzi o uniwersum The Cruel Prince, tylko tutaj będziemy skupiać się na postaci, jaką był, a w zasadzie jest Oak, czyli w naszym polskim pięknym tłumaczeniu Dąb. I będziemy śledzić jego kolejne losy, jeżeli chodzi o Elfheim i tą całą historię. Także no słuchajcie, ja polubiłem się z Cruel Prince'em, więc oczywistym jest, że będę chciał czytać kontynuację. Patrząc też na to, że czytałem How the King of Elfheim Learned to Hate Stories i też Las na granicy światów, bo o ile nie pamiętam teraz polskiego tytułu, wybaczcie, próbowałem sobie przypomnieć. Wiem, że tam jest coś, że Król Elfów nie znosił baśni. Dlaczego Król Elfów nie znosił baśni? O, chyba tak to leciało. No to mamy to nowelki już po Królowej Niczego, a Las na granicy światów to jest jednak trochę inna historia, opowiedziana wcześniej, przed Cruel Prince'em, ale też moim zdaniem godna uwagi, także polecam. Także no myślę, że o skradzionym dziedzictwie, tak sobie to roboczo nazwijmy, też będę wam tutaj opowiadać, bo jednak to jest Holly Black i mam nadzieję, że uda mi się też w końcu nadrobić Book of Night, bo ta książka też bardzo długo czeka i doczekać się nie może, ale obiecałem sobie, że w końcu ją nadrobię. A jeżeli chodzi o drugą książkę Holly Black i w sumie będzie to książka i Holly Black i Teda Nathana. Będzie to komiks Mroczne Sąsiedztwo Zew, czyli kolejna powieść graficzna, która też jest utrzymana w tym takim klimacie elfów, fairies, w tym współczesnym świecie, więc to co Holly Black akurat już bardzo mocno przyzwyczaiła nas do tego i sprawdza się w tym akurat bardzo, bardzo dobrze. Także jestem ciekawy, co tutaj akurat zaoferuję razem z Nathanem. I słuchajcie, no na pewno będę chciał wam o tym opowiedzieć, bo ja zresztą o tym komiksie dowiedziałem się troszeczkę przez przypadek, kiedy spisywałem sobie różne premiery ze stron wydawnictw i przyuważyłem właśnie ten komiks. I czytając sobie opis tej historii, wydaje mi się, że to też może być coś niezłego, też trochę utrzymanego w takim właśnie, jak zresztą sam tytuł sugeruje, mrocznym klimacie. A jak jest mrok, to oczywiście grzyb musi się tam pojawić, to jest oczywista oczywistość. Także myślę, że o tym komiksie też co nieco wam opowiem. No i co? I wydaje mi się, że chyba możemy iść dalej. Wybaczcie, ja sobie tutaj muszę przeskrolować dalej. I dalej mamy książkę, na którą chyba każdy czeka. Przynajmniej to jest taka premiera, na którą mam wrażenie, że nahypował się już cały BookTube, cały Bookstagram, BookTok, i dodajcie sobie jeszcze inne social media tutaj. I mowa tutaj oczywiście o książce Babel od Rebecki F. Kuang, czyli można powiedzieć takiej książki Dark Academia, która jest utrzymana też z elementów fantastycznych. Ale tutaj taką ciekawostką jest to, że system magiczny jest oparty na języku. I patrząc po tym, jaką wiedzę ma Rebecca F. Kuang i porównując tę książkę Babel do też tajemnej historii, którą zresztą podobno Rebecca F. Kuang trochę się inspirowała, to słuchajcie, to jest moim zdaniem połączenie idealne, bo oczywiście jeżeli oglądaliście e-reading bloga u mnie, jeżeli chodzi o tajemną historię i też zestawienie zachwytów zeszłorocznych, no to tajemna historia była na moim personalnie drugim miejscu, więc bardzo, bardzo wysoko, bo ja pokochałem tę historię z całym sercem. I mam wrażenie, że Babel również może być taką historią i naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby Babel był tegorocznym zachwytem numer 1. Przynajmniej mam taką ogromną nadzieję. Wiecie, to już jest... oczekiwania są takie, są bardzo wysokie, no bo patrząc po tym, jak już Rebecca F. Kuang zasłynęła trylogią Wojen makowych, które są moim zdaniem doskonałe, to mam wrażenie, że tutaj ona może, Rebecca F. Kuang może pójść jeszcze krok dalej, co jest z jednej strony aż niemożliwe, ale patrząc na to, jaką ona ma wiedzę, to ja totalnie jej ufam i wierzę, że to będzie naprawdę hit, jeżeli chodzi o tegoroczne premiery i przynajmniej mam taką po prostu nadzieję. Także jeżeli chodzi o Babel, to standardowo również wam o niej opowiem. Teraz przejdziemy do dwóch książek od wydawnictwa Young, które zostały już zapowiedziane, czyli pierwsza z nich, która ma mieć swoją premierę już niedługo, czyli Wszyscy jesteśmy łotrami Amandy Foody i Christiny Lynn Herman, wybaczcie tutaj za przejęzyczenie. No i słuchajcie, to jest historia, jeżeli byście sobie połączyli takie książki jak Battle Royale i na przykład, tutaj akurat nie będziecie widzieć, ale Wyszyc od Wiszłap, czyli generalnie takie motywy właśnie z jednej strony takiego turnieju, trochę takich igrzysk śmierci, właśnie Battle Royale w połączeniu właśnie ze złoczyńcami, jak na przykład w Wyszyc, a to wszystko, do tego wszystkiego dodajmy jeszcze elementy magiczne. Także słuchajcie, wydaje się to być idealnym połączeniem i mam nadzieję, że takim będzie, bo to zresztą z tego co wiem ma być chyba dylogia i drugi tom również ma się ukazać w Polsce chyba w tym roku. Także mam nadzieję, że Wszyscy jesteśmy łotrami bardzo mocno przypadnie mi do gustu. Naprawdę to jest takie moje ogromne oczekiwanie i mam nadzieję, że się spełni po prostu. No ale w sumie, jeżeli premiera ma być niedługo, to wydaje mi się, że już w sumie niedługo opowiem wam o tej historii, opowiem wam co o niej sądzę i naprawdę tutaj nie mogę się doczekać. A teraz zmieniając trochę rejony, przejdziemy do innej książki wydawnictwa Young, już do młodzieżówki, czyli do Practice Girl od Estelle Laurie. No i tutaj mamy akurat historię nastoletniej dziewczyny Jo Beckett i tutaj ponownie spisałem sobie z Lubimy Czytać opis tej książki, więc wam go przytoczę. Jo Beckett pragnie miłości. Zakochała się w kilku chłopakach, ale z jakiegoś powodu oni nigdy nie odwzajemnili jej uczuć. Pewnej nocy na imprezie, na którą nawet nie chciała iść, dowiaduje się prawdy. Za jej plecami nazywają ją dziewczyną do trenowania. To popularne określenie kogoś, kto jest wystarczająco dobry, by się z nim niezobowiązująco spotykać, ale nie na tyle, by stworzyć poważną relację. Te słowa nieodwracalnie zmieniają sposób, w jaki Jo postrzega wszystkich, łącznie z samą sobą. Po tym odkryciu dziewczyna czuje się zawstydzona, zła i skrzywdzona, ale nie pozwoli, by ta etykietka ją definiowała. Odkrywa więcej niewygodnych prawd o wszystkich swoich relacjach, od najlepszej przyjaciółki po chłopaka, którego lubi i to odmieni ją na zawsze. I słuchajcie, patrząc po tym, jakie młodzieżówki wydaje wydawnictwo Young i jakie one mają za sobą przesłania, tak wydaje mi się, że Practice Girl może być kolejną z takich młodzieżówek, która nakreśli różne relacje właśnie w tym okresie dojrzewania i no też czaję się ogromnie na tą premierę i mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać, w sensie tą książkę uda mi się przeczytać, co nieco wam opowiedzieć i mam po prostu nadzieję, że to również będzie kolejna świetna młodzieżówka do całej mojej tutaj, do mojego panteonu, jeżeli chodzi o świetne młodzieżówki, bo naprawdę wydawnictwo Young tutaj robi robotę, także zobaczymy jak wypadnie w przypadku Practice Girl. No i słuchajcie, zostały mi już dwie ostatnie premiery, które sobie tutaj akurat wypisałem. No i pierwszą, kolejną jest Day of Fallen Night od Samanthy Shannon, czyli długo wyczekiwany prequel do Zakonu Drzewa Pomarańczy. No i słuchajcie, doskonale wiecie, że ja Zakon pokochałem całym sercem. I kiedy dowiedziałem się, że Samantha Shannon pracuje w ogóle nad kolejną historią w tym uniwersum, właśnie nad prequelem, który ma mieć w ogóle miejsce wiele set lat chyba przed, w sensie na pewno wiele set lat przed akcją z Zakonu Drzewa Pomarańczy, to jestem też mega zaangażowany i mega ciekawy, co Samantha tutaj wymyśliła, jak chce jeszcze bardziej urozmaicić właśnie ten świat z Zakonu. I nie ukrywam, że chodzi mi po głowie Riri tej historii, bo ja oczywiście ją pamiętam, ale chciałbym się na nowo znowu wkręcić w tą historię właśnie przed premierą A Day of Fallen Night. I w ogóle jestem mega ciekawy, jak będzie przetłumaczona ta książka, także w sensie jeżeli chodzi o tytuł, no i oczywiście też o samą warstwę tekstu. Także nie mogę się doczekać, bo już okładka, która przypomina, no jest utrzymana w podobnej stylistyce, co Zakon Drzewa Pomarańczy, naprawdę przykuwa oko. I mam nadzieję, że ta historia też przykuje po prostu moje serce do A Day of Fallen Night. Także no, na pewno wam co nieco opowiem o tej historii, bo to jednak jest też Samantha Shannon, której też bardzo mocno ufam. Podobnie zresztą jak Rebecca F. Kuang, czy też Essay Chakraborty. I tutaj w sumie mógłbym rzucić Rolf Silver, ale ta książka już wyszła w zeszłym roku. Ale na pewno w tym roku opowiem wam o tej historii, także tutaj też do tego przejdziemy. Więc Essay Chakraborty też pojawi się w tym roku, nie bójcie się o to. No i słuchajcie, ostatnia premiera, którą sobie tutaj zapisałem, czyli This Wicked Fate od Kaylin Bayron, czyli kontynuacja This Poison Heart, Zatrute Serce. I to jest książka, którą ja, jak doskonale wiecie, czytałem pod koniec zeszłego roku i która wdarła się do zachwytów zeszłorocznych, co mnie osobiście no, zaskoczyło, bo o ile wiedziałem, że to może być fajna historia, to nie spodziewałem się, że aż do takiego stopnia. I już wtedy wam mówiłem, że kiedy tylko wyjdzie drugi tom, to od razu go przeczytam. No i tak jak mówię, tak będzie. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nic mi nie przeszkodzi ku temu, żeby od razu, kiedy wyjdzie This Wicked Fate, żeby zapoznać się z tą historią, bo naprawdę patrząc na to, jak ta historia się w ogóle zakończyła i na to, jaką mamy tutaj w ogóle taką otoczkę powiązaną trochę z mitologią, trochę właśnie z taką magią, jeżeli chodzi o rośliny, to naprawdę wydaje mi się, że Bayron tutaj może polecieć mocno i mam tylko nadzieję, że nie przedobrzy. I kto wie, może jeszcze przed premierą tego drugiego tomu udałoby mi się zapoznać w końcu z Cinderella is Dead. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie premiery, które sobie tutaj spisałem. Dajcie mi koniecznie znać, na jakie premiery wy czekacie. Piszcie swoje propozycje w komentarzach, bo może ja o czymś tutaj zapomniałem wspomnieć. A raczej na pewno, to jest oczywista oczywistość. Ale może zainspirujecie mnie też do tego, żeby sięgnąć po kolejne premiery, żeby się zakręcić wokół kolejnych premier. Albo czy też może czekacie na którąś z tych premier, które tutaj ja wam wymieniłem. Także dzielcie się swoimi opiniami. No i słuchajcie, mam nadzieję, że ten rok będzie równie dobry jak zeszły. Albo będzie nawet jeszcze lepszy, ale patrząc po tych premierach, to naprawdę wydaje mi się, że to może być kolejny świetny rok czytelniczy. Także trzymajmy za to kciuki, ja już nie przedłużam, dziękuję wam bardzo mocno za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach, także do zobaczenia.